Grzegorz Baratyn, witam. To są aktualności 21 grudnia. Na początek skrót tematu dnia. Pomoc dla bezdomnych. Dziś w Rzeszowie paczki żywnościowe dostarczała im Straż Miejska. Proszę, tu jest jedna dla pana. I tu jest dla pana. Uczniowie z Krosna przypomnieli dorosłym, jak dbać o czyste powietrze. Żeby ludzie mniej palili śmieci w piecach. Strefa rodzica dla małych pacjentów i ich opiekunów na rzeszowskiej neurologii dziecięcej. Rodzice uczestniczą w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji dzieci. Rzeszowski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował przed świętami paczki z żywnością dla bezdomnych. Tym, którzy mieszkają w pustostanach, namiotach czy na działkach, przynoszą je strażnicy miejsc. Szacuje się, że w regionie jest ponad 1100 bezdomnych. Jesienią z wychłodzenia zmarły już 3 osoby. A zima właśnie się zaczyna. Prowizoryczne szałasy i pustostany. Gdy spadają temperatury, strażnicy miejscy z Rzeszowa zaglądają tu częściej niż zwykle. Tym razem patrole przekazują paczki z jedzeniem przygotowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W tym miejscu, przy ulicy Lubelskiej, kilkaset metrów od głównej drogi, mieszka dwóch mężczyzn. Macie i kaszę, i olej. Możecie to zużyć, spożytkować do końca. Proszę, tu jest jedna dla pana. I tu jest dla pana. Budynek z dykty ocieplony starymi kołdrami. Prowizoryczna łazienka i kuchnia. Normalnie się wlejemy. No i ja mogę panu... Nie, to zagrzejemy herbatę od razu sobie zrobić. Tak. Wszystko utrzymane w dużym porządku, bo lokatorzy mówią, że lubią czystość, a na życiowym zakręcie znaleźli się przez alkohol. Zacząłem liceum, mówimy kształcące. Bez egzaminów się dostałem, bo miałem same bardzo dobre wyniki. Tylko zacząłem grać w zespole muzycznym. I to mnie rozwaliło. Ja zarabiałem, proszę pana, pensję ojca. Mężczyźni zapewniają, że od lat już nie piją, ale nie mogą wyjść z bezdomności. Macie kontakt z mopsem? Pan tak, ma... tak. I pan tak, też, tak? Tak. Jakieś zupki ciepłe? Tak, tak, macie, tak. Dostaliśmy kartkę. To są osoby, które kiedyś normalnie funkcjonowały w środowisku, byli zwykłymi, normalnymi ojcami, mężami. Życie jak to życie, no rzuca różnego rodzaju tutaj przeszkody, kłody. Przed nimi stanął, powiedzmy, jakiś duży mur. Jeden z nich się wypowiadał właśnie, że mieszka już 14 rok. Drugi pan doszedł, jest od 6 lat. Wszyscy mają rodziny. Pokazywał nawet zdjęcia syna, żony. No, tęsknią, mają przy sobie te fotografie. Myślą o rodzinach, myślą, że coś się jeszcze zmieni. A jeszcze raz wszystkiego najlepszego życzę. No, nawzajem. Dziękujemy nawzajem. A to już kolejne miejsce, które znalazło się dziś na trasie patrolu. Rzeszowskie osiedle Ziemowit. W tym pustostanie mieszka inny znany strażnikom bezdomny. Na te gorsze, mroźne, styczniowe dni, że coś tam panu pomożemy. Nie pali pan dzisiaj, tak? Palę. Pali pan? No, paliłem. Nie widzieliśmy dymu. Nie było się jeszcze, ale rano o 5 zapaliłem, także ciepło jest. Mamy dla pana tą paczkę świąteczną. I kolejne miejsce, często odwiedzane przez patrole. Na gęsto porośniętych brzegach Wisłoka, w prowizorycznych namiotach, mieszka co najmniej kilka osób. No są ślady, że ktoś jest. Nie, byli. Byli, ale tam... Zobacz, czy tam jest alkohol, czy tam jest woda. Byli, bo nie ma tego alkoholu. Nie ma, nie? Tak, byli w nocy i już ten. Tutaj nie mieliśmy szczęścia ich zastać. W tym momencie pewnie gdzieś się już wynieśli. Na Podkarpaciu są 22 ośrodki dla bezdomnych, mają 900 miejsc, ale w razie potrzeby są w stanie przyjąć dodatkowo prawie 200. Natomiast 102 ośrodki prowadzą jadłodajnie. W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa bezpłatny całodobowy numer 987. Można pod nim uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia takich osób, ale i co bardzo ważne, przekazać informacje o osobach potrzebujących pomocy. Europejska Agencja Środowiska przedstawiła w grudniu najnowszy raport dotyczący jakości powietrza w 400 europejskich miastach. Wyniki nie są dobre. Polska ma najgorsze powietrze na kontynencie. Najszybciej zareagowali na to młodzi ludzie z Krosna. Kilkuset uczniów protestowało dziś przeciwko zatruwaniu środowiska. Przypomnieli na transparentach, że spalanie w piecach śmieci czy złej jakości węgla skraca życie. Nam wszystkim.
Happening pod hasłem Razem chrońmy nasze powietrze zorganizowano na krośnieńskim rynku. Jego uczestnicy przygotowali transparenty z hasłami antysmogowymi oraz konstrukcje z butelek plastikowych i folii. W ten sposób dzieci przypomniały dorosłym, że podczas spalania tego typu odpadów do atmosfery dostaje się mnóstwo substancji toksycznych, niezwykle groźnych dla zdrowia ludzi i szkodliwych dla środowiska naturalnego. Przyszliśmy tu po to, żeby zwrócić uwagę, żeby ludzie mniej palili śmieci w piecach. Chcemy, żeby żyć dłużej, oddychać świeżym powietrzem, dobrym powietrzem, no i żeby każdy z nas był zdrowy. Zwłaszcza, że gdy dzieci także w maskach przeciwgazowych paradowały po rynku, powietrze nad Krosnem pozostawiało wiele do życzenia. Północno-wschodnie regiony Krosna dzisiaj są zanieczyszczone, mają zanieczyszczenie. Stan powietrza jest zły lub bardzo zły, natomiast w żadnym regionie Krosna nie ma stanu powietrza bardzo dobrego. Podobnie jest w wielu miejscach Podkarpacia. Dane dotyczące stanu powietrza w całym regionie można znaleźć na przykład na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego. Naprawdę to jest duży problem, więc przygotowane hasła przez same dzieci, które na przykład mówią, że ludzie durne, nie palcie śmieci, a oddajcie je na wtórowce wtórne, jest bardzo na przykład wymowne. Happening w Krośnie przygotowało Rzeszowskie Stowarzyszenie Ekoskop w ramach czwartej edycji projektu finansowanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Prokuratura Okręgowa w Krośnie skierowała do miejscowego sądu okręgowego akt oskarżenia w sprawie zabójstwa Piotra K., mieszkańca Rymanowa Zdroju. Według śledczych zamordował go ze szczególnym okrucieństwem były wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego Waldemar B. Grozi mu za to od 12 lat więzienia do dożywocia. Do tragedii doszło w nocy z 9 na 10 stycznia tego roku w domku letniskowym w Rymanowie Zdroju, należącym do Waldemara B. To właśnie on powiadomił pogotowie ratunkowe o zwłokach 63-letniego mężczyzny. Na miejsce wezwano też policję. Mężczyźni znali się, bowiem oskarżony kupił od ofiary działkę pod domek letniskowy. Feralnego dnia razem pili alkohol. Oskarżony od początku śledztwa nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów. W początkowym okresie dochodzenia składał wyjaśnienia, ale na dalszych jego etapach odmówił współpracy. Z jego wyjaśnień wynikało, że został zaatakowany przez pokrzywdzonego bez powodu i broniąc się przed tym atakiem pokrzywdzonego, w trakcie tej szamotaniny uderzył go dwukrotnie w głowę, a dalszych szczegółów nie pamięta. Przeczą temu ustalenia śledczych. Ich zdaniem oskarżony najpierw zadał ofierze co najmniej 2 ciosy nożem, a następnie taboretem. Zdaniem prokuratury w chwili zajścia Waldemar B. miał zdolność rozpoznawania znaczenia popełnionego czynu, ale ograniczoną zdolność kierowania swoim postępowaniem. Oskarżonemu grozi od 12 lat więzienia do dożywocia. W Mielcu zorganizowano dziś obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. To już 12 miejsce w regionie, gdzie naukowcy, samorządowcy i duchowni dyskutowali o historii i teraźniejszości polskiego chrześcijaństwa w województwie podkarpackim. Jubileusz obchodzono przez cały rok. Pomyśleliśmy, żeby dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Zależało nam też na odbiorcy, przede wszystkim tym, który nie pamiętał wydarzeń sprzed 50 laty. Zresztą one były bardzo okrojone i teraz można je inaczej przeżywać. I gdybyśmy zrobili tylko w jednym miejscu, byłoby może 200-300 osób. A tak dotarliśmy co najmniej do 1500 osób w naszym województwie. Główną częścią mieleckich obchodów jubileuszu była sesja naukowa poświęcona Wielkiej Nowennie i Milenium Chrztu Polski. Przypomniano m.in. postać prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, ale też przebieg uroczystości milenijnych w dawnym województwie rzeszowskim. Organizatorzy chcieli, żeby w innych realiach politycznych i społecznych zrozumieć to, co wydarzyło się pół wieku temu. Po sesji w szkole muzycznej odprawiono mszę świętą w Bazylice pod wezwaniem świętego Mateusza, a potem odbył się koncert pieśni maryjnych. W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie działa od dziś specjalna strefa rodzica. Powstała z myślą o dzieciach i ich opiekunach, którzy mają teraz specjalne miejsce do wspólnego odpoczynku, zabawy czy przygotowania posiłku. Strefa powstała w ramach programu społecznego firmy Budimex. Pani Agnieszka jest mamą 2-letniego Seweryna, który trafił do kliniki neurologii dziecięcej tydzień temu. Jest przy nim przez całą dobę. W przerwach od badań i zabiegów Seweryn, jak każdy 2-latek, chciałby się bawić.
nie było gdzieś dzieckiem iść się pobawić, żeby dziecko miało, jeżeli miało ten czas wolny, nie było co z nim zrobić, to się chodziło po prostu po korytarzu. Więc uważam, że bardzo fajną sprawą jest taka świetlica, jeżeli są zabawki dla dzieci, można wyjść, dziecko się przynajmniej nie nudzi. Jednym z pierwszych gości nowo otwartej strefy rodzica była mama Kuby, który jest częstym gościem kliniki neurologii. Jest to miejsce, gdzie można z dzieckiem posiedzieć, czy tam jakąś grę pograć, czy pobawić się, także myślę, że jest super. Fajnie, będę mogła się bawić. Strefa rodzica powstała w ramach programu społecznego finansowanego przez Budimex. Podobne działają już w 17 miastach w Polsce. Ta w rzeszowskiej dwójce składa się z trzech części. Szkolnej dla starszych dzieci, świetlicy z jadalnią oraz niewielkiej kuchni, w której rodzice mogą przygotować posiłek. Firma realizuje program od 4 lat. Najczęściej to my wybieramy szpitale, ale też szpitale zgłaszają się do nas. Właśnie takim przykładem był szpital w Sanoku. Ta obecność rodzica przy dzieciach jest dla nas bardzo ważna. Rodzice uczestniczą i w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji dzieci, więc każda inicjatywa, no oczywiście potrzeby mamy ogromne, ale no każda inicjatywa, która służy dzieciom i poprawie warunków pobytu dzieci w oddziale wraz z rodzicami jest dla nas bardzo cenna. Rocznie na oddział neurologii dziecięcej w Rzeszowie trafia około 2000 dzieci w różnym wieku. W Przemyślu po raz ostatni w tym roku zlicytowano samochody odebrane przemytnikom. Na aukcję wystawiono 14 aut, wszystkie znalazły nabywców. W tym roku podkarpaccy celnicy sprzedali ponad 240 samochodów. Część aut bezpłatnie przekazano do szkół, gdzie służą do praktycznej nauki zawodu mechanika. Na ten parking niemal codziennie trafiają samochody zatrzymane na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. Powód zawsze jest ten sam. Były wykorzystywane do przemytu, głównie papierosów, a ostatnio coraz częściej także bursztynu. Pomysłowość kierowców w ich ukrywaniu jest nieograniczona. Wykorzystywany jest dosłownie każdy centymetr pojazdu. Towary ukrywane są w zbiornikach paliwa, w nadkolach, w desce rozdzielczej, w lusterkach, w siedzeniach, w podłodze. Kiedy sąd zdecyduje o odebraniu właścicielowi pojazdu wykorzystanego do przestępstwa, można go wystawić na sprzedaż. W tym roku Izba Celna w Przemyślu zorganizowała 20 takich licytacji. Sprzedano w sumie 242 samochody. Ceny uzyskane z przetargu bądź z licytacji myślę, że w niewielkim stopniu różnią się od cen giełdowych. Może niewiele są mniejsze, ale już od 2000 nawet do parunastu, nawet do paru dziesięciu w paru przypadkach takie ceny również uzyskujemy. Łącznie dało to kwotę blisko 700 tysięcy złotych, które trafiły do budżetu państwa. Ale nie wszystkie samochody wystawiono na sprzedaż. 20 pojazdów celnicy bezpłatnie przekazali podkarpackim szkołom, m.in. z Mielca, Jarosławia i Sanoka, do praktycznej nauki zawodu. Łatwiej robić na samochodach niż po prostu pracę, którą tylko opowiadać o tym. A jeżeli podejmiemy się zadań takich, na przykład jak odkręcenie świec, to już wiemy po prostu o co chodzi. Wiemy potem, nie trzeba po prostu słuchać nauczyciela, tylko podchodzimy i sami to robimy. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu w ostatnich latach dostało od celników 15 samochodów. To duże wsparcie dla placówki kształcącej przyszłych techników i mechaników pojazdów samochodowych. Te auta różnych wersjach silnika, różnych wersjach układów hamulcowych, różnych wersjach nadwozia powodują, że możemy wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia. I nie jest zagrożeniem uszkodzenia takiego samochodu, wręcz powiem odwrotnie. Tak długo mogą uczniowie ćwiczyć, aż dostaniemy kolejny samochód do ćwiczeń. Na aukcję trafia też odebrany przemytnikom bursztyn. W ostatnich miesiącach przemyscy celnicy sprzedali go za blisko 220 tysięcy złotych. Nie wolno natomiast sprzedawać nielegalnie przywożonych do Polski wyrobów tytoniowych i alkoholu. Stąd tylko w tym roku do zniszczenia trafiło 50 milionów sztuk papierosów i 8 tysięcy litrów wódki i spirytusu. Dziś mieliśmy najkrótszy dzień w roku, trwa właśnie pierwszy wieczór astronomicznej zimy, Wigilia za 3 dni, a już dziś władze Rzeszowa i województwa składały życzenia mieszkańcom miasta. Było wspólne śpiewanie kolęd, poczęstunek, ale przede wszystkim łamanie się opłatkiem i betlejemskie światło pokoju. Przyodział się w szaty ubóstwa i biedy. Brat naszego Boga. W setną rocznicę śmierci brata Alberta Wigilię na rzeszowskim rynku rozpoczął happening pod takim tytułem, przypominający o świętym, który nie tylko przy okazji świąt pamiętał o potrzebujących.
Wystąpili m.in. podopieczni rzeszowskiego schroniska imienia brata Alberta. Zostawił wielkość i sławę, a dla ojczyzny poświęcił jedną nogę w powstaniu styczniowym, ją tracąc, a drugą nogą zbierał, kuśtykał i gromadził środki, by ratować biedaków, bezdomnych, głodnych. Ja bym życzył, byśmy umieli być dobrymi dla bliźniego, dla sąsiada, dla bezdomnego, a także być dobrego serca dla ojczyzny, jak święty brat Albert. Podopieczni schroniska rozdawali uczestnikom Wigilii symboliczne chlebki. Było wspólne kolędowanie z zespołem Młody Duch i Przyjaciele i świąteczne życzenia dla mieszkańców Rzeszowa i regionu. Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia składam wszystkim w imieniu prezydenta miasta Rzeszowa serca płynące życzenia pogody ducha, radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, a dzieciom i młodzieży wymarzonych prezentów pod choinkę. Ten czas jest czasem wyjątkowym dla wszystkich ludzi dobrego serca. To przede wszystkim czas pokojowego oczekiwania na przyjście nowonarodzonego Chrystusa. 2016 razy przychodzi i zawsze niesie nadzieję. Na 2017 rok życzę nam wszystkim za Księgą Mądrości, by łaska Boża zawsze nas wyprzedzała w naszym życiu. Harcerze tradycyjnie przekazali zgromadzonym na rynku betlejemskie światełko pokoju. W Wigilię zapłonie ono na stołach wielu mieszkańców regionu. Świąteczne potrawy przygotowali uczniowie zespołu szkół gospodarczych. A w studiu aktualności właśnie betlejemskie światło pokoju i harcerze Asia i Mikołaj, witajcie. Witamy. Asiu, powiedz, jak to światło trafia do Polski? Gdzie to się zaczyna? Betlejemskie światło pokoju jest zapalane w grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Stamtąd skauci austriaccy przewożą je do Wiednia, skąd przedstawiciele różnych organizacji skautowych mogą je zabrać do swoich krajów. My, czyli polscy harcerze, otrzymujemy to światło od skautów słowackich na granicy polsko-słowackiej. Cała akcja betlejemskiego światła pokoju działa już od 1986 roku, a polscy harcerze uczestniczą w niej od 1991. Długa tradycja, coraz dłuższa. Mikołaju, powiedz, co teraz się z tym światłem będzie działo? Już wiadomo, że było na rzeszowskim rynku. Kto ma szansę, żeby je otrzymać? Światło roznosimy do szpitali, domów pomocy społecznej, domów dziecka, władz samorządowych, państwowych, a także kościołów. W tym roku światłu towarzyszy hasło Odważnie twórzmy pokój. Chodzi w nim, że to my mamy tworzyć ten pokój, a nie czekać na niego pasywnie. A jeżeli ktoś chciałby odebrać właśnie to światełko, to ma szansę to zrobić w prawie każdej parafii na Podkarpaciu oraz także w Komendzie Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego w Rzeszowie przy ulicy Hetmańskiej 9. Zapraszamy w takim razie albo na Hetmańską, albo do parafii. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Czuwaj. Tak kończą się aktualności. Miłego, spokojnego wieczoru państwu życzę i do zobaczenia.